Zbliża się premiera nowego Batmana i cholera, naprawdę zazdroszczę wszystkim jarającym się tym filmem. Ja jakoś nigdy nie mogłem się przekonać do wizji Nolana, w zasadzie będąc z wami całkiem szczerym, nie cierpię obu na nowych Batmanów i nie zanosi się na to, by w przypadku tej trzeciej odsłony było inaczej. Ten filmik to będzie takie cool story bro, a przy okazji taki luźny zbiór pourywanych myśli, więc jeśli macie gdzieś moje zdanie, ewentualnie nie możecie znieść, gdy ktoś ma inne zdanie niż wy, to myślę, że spokojnie możecie go sobie odpuścić. Jeśli jednak macie życzenie go obejrzeć, zachęcam przede wszystkim do podzielenia się swoim punktem widzenia na powiązane tematy w komentarzu, bo chodzi mi właśnie o wymianę opinii, poznanie innych punktów widzenia i szerszy pogląd na sprawę, aniżeli jakieś tam słowne potyczki. Domyślam się, że każdy widzi Batmana i wszystko co z nim związane na swój sposób, wsparty komiksami czy rozmaitymi innymi występami tej postaci w dowolnym medium. I moje zarzuty są zapewne spowodowane tym, że ja zostałem wychowany na takim groteskowym, gotyckim, odrealnionym wizerunku Mrocznego Rycerza, jaki zaprezentował Tim Burton w swoich filmach, czy przede wszystkim jaki mogliśmy zobaczyć w Batman The Animated Series. I nie oszukujmy się, jeśli oglądaliście to w dzieciństwie i ta czołówka nie sprawiła, że Batman automatycznie stał się waszym idolem z dzieciństwa, to... Nie wiem, chyba nie ma takiej opcji w ogóle. Spójrzcie na to, to czerwone niebo, duszna atmosfera, sam Batman, który potrafi nie tylko przyłożyć, ale i przechytrzyć swoich oponentów. Uwielbiałem tę kreskówkę i utrwaliła ona tylko w moim młodym umyśle, jak i w jakim otoczeniu powinien się prezentować Mroczny Rycerz. Potem poznałem filmy Burtona i również uwielbiam je do dziś, za tę niesamowitą estetykę, nacisk na stworzenie odpowiedniej atmosfery, dbałość o każdy szczegół, jeśli chodzi o wykreowanie tego niesamowitego filmowego wizerunku Gotham, Batmana czy jego przeciwników, no i oddanie tego, co tak uwielbiałem w serialu. Tak, wiem, to kreskówka wpisała się w styl, który wybrał Burton, nieodwrotnie, ale dla mnie to wówczas nie miało znaczenia. Liczyło się to, że miałem już spójny obraz spowitego mgłą, wyrwanego z gotyckiego horroru Gotham i Batmana przemierzającego miasto w swoim Batmobilu, będącym słownikowym odpowiednikiem określeń cool i badass, walczącego z groteskowymi do bólu przeciwnikami, od których zresztą sam się w gruncie rzeczy wiele nie różnił. Potem przyszły dwie pomyłki Schumachera, które mnie na szczęście jakoś wówczas ominęły i mogłem je już obejrzeć z pewnym dystansem, a nie z perspektywy masakrowanego fana. No i nastał Nolan, a wraz z nim nowa, spójna wizja, jak to wszystko powinno wyglądać. No i cholera, nie cierpię jej zupełnie. Nie cierpię tych jego Batmanów przede wszystkim ze względu na ich konwencje i stylistykę. Irytuje mnie ten niezrozumiały dla mnie fetysz dążenia do zdecydowanie zbyt posuniętego w mojej opinii realizmu, który jest dla mnie tak samo niepotrzebny, jak i niekonsekwentny. Nolan i jego współpracownicy wielokrotnie podkreślali, jak ważne byłoby zachować prawdziwość historii, by nadać logiczne uzasadnienie każdego gadżetu, jakim Batman się będzie posługiwał i tak dalej. Dla mnie to zupełny bezsens. Po co tak desperacko odcinać się od tej bardziej komiksowej strony tej postaci? Jasne, Bruce Wayne to udręczona dusza, gość bez supermocy i tak dalej. Ale nie zapominajmy, że to ciągle człowiek, który stroi się w maskę z uszami i bez żenady biega tak po mieście. Nie podoba mi się to, że reżyser zamiast stworzyć świat, gdzie taka groteskowa postać jak Batman pasowałaby jak ulał, starał się raczej właśnie przystosować naszego uszatego protagonistę do realnego otoczenia. I dlatego na przykład Nolan rezygnuje ze stylowego i robiącego wrażenie Batmobilu na rzecz jakiejś czołgopodobnej kupy złomu. I zamienia fantastycznie prezentujący się strój na coś bardziej pragmatycznego, ale nie robiącego takiego wrażenia. Ale w sumie nie do końca, bo ile jestem w stanie uwierzyć, powiedzmy, że jestem, że taka kewlarowa zbroja nadałaby się dla jednoosobowej armii w znanym nam świecie, to jednak dam sobie uciąć głowę, że Mroczny Rycerz zabiłby się już kilkanaście razy, gdyby serio zamierzał sobie szybować za pomocą swojej pelerynki. Takich odstępstw od realizmu jest w obu Nolanowych Batmanach masa. Nie możecie to nazwać czepianiem się, tyle że o ile na przykład w filmach Bartona by mi to specjalnie nie przeszkadzało, bo... wiadomo. Tak od Nolana, jeśli już porwał się na pokazanie historii w maksymalnie realny sposób, oczekiwałbym jednak więcej konsekwencji i dbałości o szczegóły. Ale idę tutaj trochę w złym kierunku, bo dla mnie takim prawdziwym, głównym problemem w Batman Begins czy Dark Knight jest właśnie to, że ta obrana konwencja czy stylistyka jak dla mnie gryzie się strasznie z samą postacią Batmana. To tak jak z Jamesem Bondem, kompletnie nie rozumiem pochwał w kierunku dwóch ostatnich odsłon przygód Agenta 007. To na pewno poprawne filmy akcji, ale to nie są przecież filmy o Jamesie Bondzie, jakiego znamy, m.in. z tego, że z największych terapatów wychodził nie ginąc sobie nawet koszuli, z martini z wódką w jednej dłoni i z jakąś seksualną panienką w drugiej.
You're quite a girl, Pussy. W zasadzie można by spokojnie wywalić popularną postać i wstawić na jej miejsce całkiem nową, wymyśloną na potrzeby filmu, i historia nic by nie straciła, wręcz pozbyłaby się niepotrzebnego bagażu. Podobnie jest moim zdaniem z tymi Batmanami. Dla mnie oba filmy, pod względem klimatu czy atmosfery, delikatnie mówiąc, są z innej bajki i nie pasują mi do tej postaci, a konkretnie do jej wizji, jaką wciąż mam w głowie. A przede wszystkim kompletnie nie podoba mi się sam Batman. Christian Bale wygląda w roli Batmana jak... Christian Bale przebrany za Batmana. Patrzę na niego i coś mi nie pasuje. Może to ta szczęka, może to ta fatalna maska albo prej kostiumu, ale... Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to nie jest Batman. W całości dopełnia to komiczne wręcz charczenie, które już samo w sobie brzmi jak autoparodia. Początkowo myślałem, że może Bale wygląda zwyczajnie za mało męsko do roli takiego twardziela jak Batman. Nie zrozumcie mnie źle, nie jestem jakimś koneserem męskiej urody. Po prostu Christian Bale jakoś nie wygląda mi na kogoś, kto mógłby skopać tyłek Jokerowi, szczególnie w porównaniu do Batmana, którego pamiętam z kreskówki ze szczęką jak Robert Starr, albo choćby z ostatnich kapitalnych, klimatycznych gier Arkham Asylum i Arkham City, które swoją drogą dla mnie są wiele bardziej satysfakcjonującą Batmanową ucztą aniżeli Nolanowe filmy. Tyle, że no Michael Keaton też teoretycznie wydaje się gościem, który raczej pomoże ci wnieść zakupy na szóste piętro, a nie będzie kopał tyłki bandytów Gotham, a Batmanem był fantastyczny. No i wyglądał i groźnie, i jakoś tak dostojnie w tym stroju, w przeciwieństwie do Bale'a, który wydaje mi się jakoś... nie na miejscu. Na pewno pojawi się jakiś argument, że to wszystko to pierdoły i Nolan postawił zwyczajnie na treść, na psychologię postaci, historię i tak dalej. Okej. Ale jak pewnie zauważyliście, sporą wagę przykładam do strony wizualnej czy też artystycznej filmu i to jest prawda. Uwielbiam filmy, które wyglądają dobrze. I nie chodzi mi tu o efekty specjalne czy wybuchy, ale dbałość o ten element, wykreowanie nam świata, w jaki przyjdzie nam się zanurzyć, budowanie odpowiedniej atmosfery i klimatu właśnie za pomocą tego, co widzimy na ekranie. No bo zawsze dochodziłem z założenia, że film to jednak sztuka wizualna i zwyczajnie nie potrafię uwierzyć w to, co widzę, jeśli reżyser nie pokaże mi odpowiednio interesujących obrazów. Wiecie, jak zależy mi tylko na ciekawej historii, to poczytam sobie książkę. W dobrym filmie musi zagrać masa elementów, ale przede wszystkim musi mi się to dobrze oglądać. Nolan mnie swoją wizją Gotham zupełnie nie przekonał do siebie. Miasto wygląda jak każda inna metropolia, co może i było celem reżysera, ale mi to nie pasuje. Batman jeździ jakimś bezkształtnym czołgiem, lata czymś, co nawet trudno mi opisać. Catwoman nie jest nawet w 1/10 tak seksowna jak ta od Bartona, a Joker nie ma wdzięku Jacka Nicholsona. I znowu, wiem, że tak pewnie miało być i skupiono się tu na innych aspektach i tak dalej, ale nic nie poradzę na to, że mi to nie odpowiada. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Zwyczajnie, brakuje mi duszy w tych filmach, brakuje mi pierwiastka artyzmu. Wszystko jest takie proste, zwyczajne, nieciekawe. I nie wspominam tu nawet o muzyce, bo chyba nawet stawiające ostatnie Batmany wyżej niż te Bartonowe, zgodzą się, że kompozycje Elfmana w tym przypadku zjadają efekt pracy Zimmera na śniadanie. Poza tym nie chcę już tutaj mówić, co myślę o scenariuszach tych filmów, konstrukcji postaci i tak dalej, bo równie dobrze mógłbym zrobić pełnoprawne recenzje tych filmów, a szczerze mówiąc nie czuję się kompetentny, ani nie sądzę, by ktokolwiek był zainteresowany takimi recenzjami pisanymi z mojej perspektywy, gdzie jak widać, zwyczajnie nie rozumiem podejścia Nolana. Chciałem jedynie wytłumaczyć, dlaczego nie mogę się do tych Batmanów przekonać i co przeszkadza mi w odbiorze tych historii, co do których też mam z różnych powodów mieszane uczucia. Nie wydaje mi się, by jednak ocenianie i wyłapywanie poszczególnych rzeczy miało tutaj sens. Wolałem raczej skupić się na najważniejszym moim problemie z tymi filmami, mocno uogólnionym i powiązanym swoją drogą z całą resztą innych moich zarzutów. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodziło. Skąd mi się to wzięło i dlaczego to podejście Nolana do historii Mrocznego Rycerza kompletnie mi nie leży. I pewnie zauważyliście, że mało to odniesień do komiksów, ale cóż, moim zdaniem Batman już dawno przestał być tylko postacią komiksową i na równych prawach funkcjonuje w dowolnym innym medium. Ja generalnie bardzo lubię, kiedy reżyser bierze na warsztat materiał źródłowy i nie boi się odcisnąć na nim swojego piętna, formując efekt końcowy według własnej wizji. I Nolan faktycznie tak zrobił, tak samo jak zresztą swego czasu Burton. Tyle, że droga, jaką obrał, jest zdecydowanie daleka od moich wyobrażeń. Czekam zatem z niecierpliwością, co dalej z Batmanem i kto podejmie się ciężkiego i odpowiedzialnego zadania
zabrania tej tak istotnej postaci dla popkultury w nieco inne rejony. Na zakończenie zapraszam Was na kanał Uncle Mrówy, który tak się składa, że właśnie urządza miesiąc z Batmanem. I jeśli szukacie materiałów o Mrocznym Rycerzu, także w tym Nolanowym ujęciu, z perspektywy kogoś, kto ma o wiele szerszą wiedzę na ten temat niż ja, to już wiecie, gdzie je znaleźć. Zatem jeśli macie podobne zdanie, zapraszam Was do podzielenia się nim. A jeśli macie różne, to myślę, że nie muszę Was zachęcać. Tak czy inaczej, do zobaczenia i dzięki za oglądanie. Hej! I'm Batman.